Hello guys, today I'm going to teach you jak mówić po angielsku, także hope you enjoy i zapraszam. Odkąd pojechałam na wymianę i zaczęłam się udzielać na ten temat w internecie, dostaję po prostu mnóstwo pytań na temat, jak się nauczyłam angielskiego i czy mam jakieś porady. Nie ma żadnych magicznych sposobów, nie ma żadnej drogi na skróty. Nauka angielskiego albo jakiegokolwiek innego języka to jest tak naprawdę całe życie ciężkiej i systematycznej pracy. Nie da się tego przeskoczyć, nie da się tego skrócić, nie da się tego zmienić. Jeżeli chcecie umieć angielski, to po prostu trzeba się go nauczyć. Ale tutaj wam mogę pomóc, jak się go nauczyć i jakie metody ja używam, żeby się go nauczyć. Moja pierwsza rada to bierzcie angielski w szkole na poważnie. Wiem, że angielski w polskiej szkole to jest trochę problem, bo uczą nas, jak formułować zdania na papierze, zamiast uczyć nas, jak tak naprawdę używać tego języka w życiu codziennym i jak się nim porozumiewać. Ale z tego powodu właśnie możecie się bardzo dużo gramatyki nauczyć w szkole, więc nie olewajcie angielskiego w szkole, bierzcie go na poważnie. Nie dość, że dostajecie to za darmo, to przyda wam się w przyszłości, nawet jeżeli myślicie, że się nie przyda, uwierzcie, że się przyda. Krok drugi, ja również chodziłam na dodatkowe zajęcia z angielskiego, ale nie tak, że przez całe życie. Ja w sumie chodziłam chyba tylko przez jakiś rok chyba, przed egzaminami ósmoklasisty, bo się trochę denerwowałam, chciałam tylko się podszkolić. Trzecia rzecz, która bardzo mi pomogła i nie spodziewałam się, że mi pomoże, to w 2019 podczas wakacji wyjechałam na obóz językowy do Londynu. I powiem wam, że to była totalnie nieplanowana rzecz. Miałam jechać na obóz taneczny, ale wtedy moja sytuacja z nogami się pogorszyła i po prostu nie mogłam pojechać na ten obóz, więc zamiast tego moja mama jakimś cudem znalazła właśnie wyjazd do Londynu. I dosłownie zapisałam się na ten obóz tydzień przed wyjazdem i nie miałam pojęcia, na co ja w ogóle się piszę, ale powiem wam, że to była najlepsza rzecz na świecie. Jechałam tam na 2 tygodnie, mieszkaliśmy tam normalnie z host rodziną, tak jak mieszkam tutaj teraz na wymianie. To była po prostu dobra próba, żeby się jakby oswoić z anglojęzycznym środowiskiem i żeby się jakby przełamać, no nie, żeby się nie wstydzić mówić. Mieliśmy 3 godziny angielskiego każdego dnia rano z native speakerami. Przez resztę dnia zwiedzaliśmy Londyn i poznałam tam tyle wspaniałych osób. Jeżeli Ala, Lara i Ola to oglądacie, to was bardzo serdecznie pozdrawiam, bo naprawdę sprawiłyście, że miałam najlepszy obóz na świecie. Następnie myślę, że ważnym krokiem jest, żeby usiąść, sobie w głowie przerobić, co rozumiecie z angielskiego, a z czym macie problem. Ja na przykład miałam straszny problem z połączeniem wszystkich czasów. W takim sensie, że kiedy na przykład robiliśmy czasy przeszłe na angielskim, ja doskonale wiedziałam, jak się robi zdania w czasie przeszłym. Ale potem, kiedy przechodziliśmy do czasu na przykład teraźniejszego, to ja zapominałam wszystkiego z przeszłego i jak miałam, nie wiem, sformułować zdanie z przeszłym i teraźniejszym, to totalnie nie wiedziałam, jak to zrobić. Więc ja również przed egzaminem ósmoklasisty sobie zrobiłam taką mapkę, no nie, wszystkie czasy sobie rozpisałam, powiesiłam sobie na ścianie i patrzyłam na to każdego dnia przez jakieś 3 miesiące i powiem wam, że nie wiem, jakoś tak sobie to do głowy wbiłam i zrozumiałam te czasy. Więc musicie właśnie też sami indywidualnie pracować nad swoimi słabościami i tym, czego nie umiecie. Ostatnia rada, jaką dla was mam, jest bardzo oczywista i wszyscy wam o tej radzie mówią, wszędzie się o tym słyszy. Oglądanie filmów, seriali, YouTube'a po angielsku. Niektórzy mówią, że oglądać z polskimi napisami, bo że niby to pomaga zrozumieć, ale szczerze moim zdaniem jest lepiej oglądać bez napisów. Chyba że tak totalnie nie rozumiecie ani słowa, no to wtedy chyba napisy po polsku pomagają, ale przynajmniej dla mnie z napisami ja się skupiam na napisach, a nie na angielskim. I nawet jeżeli nie umiecie jakiegoś słowa, to nie będziecie mieli takiej polskiej ściągawki, no nie, że sobie możecie zobaczyć, o, to słowo znaczy to, tylko będziecie musieli sami wywnioskować z kontekstu, więc moim zdaniem to jest dużo lepsze. Mogę wam polecić parę youtuberek, które ja osobiście oglądam na YouTubie i są z albo ze Stanów Zjednoczonych, albo po prostu mówią po angielsku. Numer 1, Claudia Sulewski. Ona jest Polką tak w ogóle, ale jak była mała, to jej rodzina się przeprowadziła do Stanów Zjednoczonych, więc teraz normalnie vloguje po angielsku i tak dalej. Ma naprawdę bardzo ciekawe życie. Jest youtuberką, zajmuje się też aktorstwem. Niektórzy z was mogą ją znać, bo spotyka się też z bratem Billie Eilish. Jest naprawdę cudowna. Po prostu jej vlogi są przepiękne. Można się nadziwić jej cudownymi zdolnościami artystycznymi i przy okazji uczyć się angielskiego. Moja druga ulubiona youtuberka to Caroline Manning. Ona jest w moim wieku i mieszka w Teksasie, więc od niej możecie się uczyć takiego amerykańskiego slangu, no nie, używanego głównie przez młodych ludzi. Nie takiego, wiecie, oficjalnego angielskiego.
i ona pokazuje głównie takie codzienne życie, ale ma w sobie coś takiego, że przyciąga. Nie wiem, czy to jest po prostu jej sposób montowania, czy po prostu ona sama, ale naprawdę jest super. Numer 3, królowa, oczywiście wszystkim znana, Emma Chamberlain. Ona jest przezabawna, sporo w sumie przeklina, ale to też jest język. Emma jest bardzo młoda, ale bardzo utalentowana. Jej filmiki są naprawdę taką terapią, jak wiecie, jesteście smutniej, to po prostu otwieracie laptopa, oglądacie Emmę i wszystko robi się lepiej. Także właśnie polecam wam, szczególnie na gorsze dni. Numer 4 to będzie Madeline Petch. Nie mam pojęcia, jak wymówić to nazwisko. Ona jest aktorką, niektórzy z was mogą ją kojarzyć, bo ona gra Cheryl w Riverdale. Jakby ja nie lubię Riverdale, jest okropne, przynajmniej teraz, kiedyś było spoko, ale przepraszam, jeżeli ktoś to lubi. Ale ona jako osoba, ta aktorka, jest przezabawna. Robi w sumie takie randomowe vlogi, vlogi z planów filmowych, czasami po prostu, nie wiem, jakieś jej dzienne rutyny, albo jak dba o cerę, bo ma przepiękną cerę, przepiękne włosy, cała jest piękna. Bardzo fajna osoba do nauki angielskiego. Numer 5 będzie Linda Sun. Kocham ją całym sercem. Ona głównie nagrywa odcinki o ćwiczeniach i jedzeniu, ale są naprawdę po pierwsze bardzo dobrze zmontowane, po drugie zawsze mają dobry przekaz, po prostu pomaga ludziom mieć dobrą relację z jedzeniem, no nie? Robi samo dobro w internecie, więc naprawdę musicie ją zaobserwować. I tak jak powiedziałam, dobra nauka angielskiego. I tak samo z oglądaniem filmów idzie też, wiecie, czytanie książek po angielsku, słuchanie piosenek po angielsku, audiobooków, podcastów, czy nawet pisanie. Ja na przykład w wolnym czasie bardzo lubię pisać wiersze albo piosenki i ogólnie, wiecie, poezja i tak dalej. Około półtora roku temu zaczęłam pisać po angielsku, nie tylko po polsku. No, i to mi po prostu bardzo pomogło i teraz szczerze piszę więcej po angielsku niż po polsku. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, którą robiłam i w sumie, którą teraz widzę jako pomoc w mojej nauce angielskiego. Ja z moją przyjaciółką z Polski bardzo lubiłyśmy udawać, że jesteśmy z Ameryki. Wiem, że to brzmi trochę cringe'owo i że jakbym pewnie teraz zobaczyła jakieś 13-latki biegające po dworzu i próbujące udawać, że są z innego kraju i gadają po angielsku, to bym się pewnie śmiała. Ale nie w takim złym sensie, no nie, tylko bym powiedziała, że o, urocze. Ale właśnie my bardzo często, jak na przykład wychodziłyśmy razem, albo jak chodziliśmy do galerii handlowej, to gadałyśmy ze sobą po angielsku, no nie? I raz była taka sytuacja, że byłyśmy w Hebe chyba i gadałyśmy do siebie po angielsku i potem przyszła jedna pani, ekspedientka i ona do nas takie: jesteście już gotowe, żeby iść do kasy? A my się tak na siebie spojrzałyśmy, bo się czułyśmy głupio, bo przed chwilą gadałyśmy po angielsku i się bałyśmy, że się będzie śmiała. Więc byłyśmy takie, że kurde, powinnyśmy też mówić po polsku czy po angielsku. I przez to, że wyglądałyśmy na takie, wiecie, confused, to przyszła do niej druga ekspedientka i ona była taka: one nie mówią po polsku, one po angielsku, to ja je wezmę. I nas normalnie obsługiwali po angielsku. W sensie nie wiem w ogóle, kto nam uwierzył, bo wtedy mój angielski był jeszcze w sumie taki, no, nie za dobry. Gadajcie ze swoimi przyjaciółmi, nie wiem, vlogujcie na Snapie po angielsku, ja też to robię. Po prostu starajcie się mieć kontakt z tym językiem i używać go każdego dnia. Lećcie, uczcie się języków, bo języki to naprawdę wspaniała rzecz. To tyle. To są wszystkie moje sposoby, które mam. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę wam pomogła. Trzymam za was wszystkich kciuki. I jak macie jeszcze jakieś pytanka, to po prostu zadawajcie w komentarzu. I życzę wam miłego dnia, moje besties. Love you all. Hope you're doing fine. You can let me know in the comments if I helped or not. Cause that was like the whole point of this video. Love you guys. Love you, moje besties. Pa!